Tak wyglądał ostatni przyjazd kadrowiczów na zgrupowanie w Warce. Przed towarzyskim spotkaniem z Liechtensteinem i o punkty z Mołdawią nasi piłkarze wyglądali na odprężonych i pewnych swego. Niestety, kibice po raz kolejny przeżyli zawód. Remis w meczu o punkty z Mołdawią trzeba było uznać za wpadkę. Na kolejne nasi reprezentanci pozwalać już sobie nie mogą. W grupie H eliminacji Mistrzostw Świata biało-czerwoni zajmują czwartą pozycję z 9 punktami na koncie. Wyprzedzają nas kolejno Ukraina, Anglia i Czarnogóra, czyli drużyny, z którymi będziemy grać tej jesieni. Mecz sparingowy z Danią będzie zatem ostatnim sprawdzianem kadry przed spotkaniem z Czarnogórą. Będzie bardzo ciężko o zwycięstwa w tych spotkaniach i żeby się zaczęło coś dziać, potrzebny jest przełom. A przełom w moim znaczeniu to nie znaczy wyrzucić Fornalika. Nie, tylko na przykład przełomem byłaby jakaś silna deklaracja bez mrugnięcia okiem, że trener ma poparcie, że się w niego wierzy. Bo wszystkie te deklaracje, które teraz są, to są tak, trzymam ręce, skrzyżowane paluszki i jakby popieram trenera. To przecież ci piłkarze są inteligentni, oni widzą, oni czują. Nasi reprezentanci spotkają się w poniedziałek w Gdańsku. Do stałych bywalców reprezentacji dołączy m.in. debiutant Łukasz Szukała. Na kogo postawi Waldemar Fornalik, przekonamy się już w środę w meczu towarzyskim z Danią.